Siema na mordeczki, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Od Zera do Farmera. Skaczący sąsiad z Wysław. Siemanko. Jest też i Mr. Mormonta. No witam serdecznie. Od Ara ja do jesteśmy w całym składzie. Tak, jesteśmy w całym składzie. Od Ara do Hektara się rozrosnęły, już takie maszyny mamy. Mordeczki zapraszam na nową serię, a my dzisiaj lecimy, jak widzieliście w poprzednich odcineczkach. A jeśli nie widzieliście, to zapraszam do chłopaków. Żniwa na pełnej, kumbaj nowy kupiony. Jest to Russell Marsh, mam nadzieję, że wam się spodoba, bo nam się naprawdę, ale to naprawdę mega podoba. I co, dzisiaj żniwa w tym odcineczku? Chyba głównie będą żniwa. Czekajcie, opuszczę sobie, yes, I don't. Możemy ruszać, Borączkowski rusza ze mną. Adaś, jak możesz od razu od samego począteczku, weź przyprowadź tego Case'a z przyczepami. Case'a z przyczepami, no i dzień podziękował. Zrobiłem mijaka czy nie? Czytam dziwnie. No jak w sensie? No taki dziwny jakiś. A czemuż? Na środku headera chyba. Czy mi się wydawało? Jak wyłączyć ten lewy shift V? Woda ma, bo jak laga ma. I na lagach mi podnosi, popuszcza, podnosi, dopuszcza. Jadko. A ja nie mam, ty, a mi się dzisiaj myślałem, że ten mod już któryś usunął z was. Nie. Bo u mnie normalnie nic się nie stanęło. Jak widzicie, czas na 15 jest jak najbardziej. Śnieg znów zapowiadany najbliższą porą. Czekajcie, tu ogólnie dzisiaj mamy wtorek. Wtorek mamy, w środę wychodzi jakby wam. Oczywiście od zera. Zapraszam do Brączka teraz na odcinek od Ara do Hektara. A na czwartek taki dzień przerwy praktycznie, bo chyba ani u mnie nie będzie, tak, ani u mnie nie będzie tego, ani tego, nie będzie farminga. Polecimy sobie z Fifą i ze Spintajersem, bo ogólnie w te dni sobie postanowiłem, że będę wrzucał po dwa odcineczki. Także mordy, was na czwarteczek zapraszam bardzo serdecznie na dwie gierki. Zobaczymy, czy będziecie mieli chęć oglądać dwie gry naraz, bo no wiem, że nauka, tak, uczycie się pilnie od 15 do 24, idziecie spać i później znów idziecie do szkoły, także my wszystko dobrze wiemy i was rozumiemy, no ale musicie znaleźć też czas na nasze oglądanie, także rodzice musicie tam powiedzieć, że no, w ostateczności niech rodzice też oglądają. Tak, w ostateczności tak, będzie bardzo grzeczny na tych odcineczkach. Tak, ogólnie pozdrawiamy jakichś rodziców, którzy oglądają. Tak. No dobra. Ej, ładnie to sypie, ja nie wiem, czy ja objadę w tamtą stronę. 100%. Ja powinienem objechać. Ty, zrobiłbyś Bronuś tutaj ten poprzeczniak? Mogę, bo ja zrobić. Nie wiem, czy ja nie robiłem tam poprzeczniaka i dlatego tak jest. Dobra. Dobra, to jadź w drugą strunę. Ja pojadę w drugą strunę teraz. I Adaś, jak możesz, to stań na środku już przejazdu. Albo nie, na poprzeczniaku. Dobra, na poprzeczniaku powinienem dojechać. Stań na poprzeczniaku od tamtej strony, jak wjedziesz od torów. I możesz powrócić. Adaś dzisiaj ma za zadanie, o, właśnie dzisiaj tak mówię, no mam też będzie, bo pojedziemy sobie na odcineczku prawdopodobnie jeszcze zakupić przystawkę do kukurydzy, bo jednak zdecydowaliśmy, że nie ma sensu wydawać pieniędzy na samą przystawkę do słonecznika. Ale to by trzeba było od razu sprzedać tamte dwie przystawki, nie? Tak, no to wtedy właśnie można sprzedać, ty, znaczy, a nie, prawie zostawi, nie zostawiamy do MF-a. Nie, od razu sprzedaj, no przecież MF-a sprzedają bez sensu zostawiać. Aha, no dobra, no to trzeba, to tylko czekaj. Aha, ja kombajnem kupimy to... taką, my kupimy taką szeroką, że to spokojnie jeden się wróci, tego dużo dobrze, nie ma. Masz, faktycznie masz rację, 50 tysięcy właśnie przelewam na twoje konto. Dobra. Chyba, że jest pociąg, bo tu zawracam motora. No był, no nie, przyjechał już, tak że na spokojnie możesz sobie działać. Wjechał mi przyczepę. Dobrze, no powiem wam, Russell, masz zarobista sprawa, 12, tak, ton wchodzi, tysięcy litrów wchodzi w zbiornik. Brączek, jak to było? Wiesz co, nie wiem, wiem, 12, że ma 10,5 nie wiem ile litrów, ale wiem ile ton. Powiedz ile ton? Normalnie chyba 12. Nie, koło 12, to tak mi się wydaje. No, także na spokojnie sporo nam tutaj wchodzi, więc spoko jest z tym. No i header też, jakby nie patrząc, mamy tu 9,6 metra? To? Chyba tak. 9. 9. Nie. Tak, 9, a case będzie 10,5. A, 10,5, no. Także no, fajna rozbieżność, nie będzie zbyt duża, dwa spore kombajny i będzie się działo. Adaśku, co tam patrzysz tu na nos, zerkasz na nos, co roboty nie masz? Nie, no patrzę ogólnie na header. A, dobra, jak chcesz. 9 metrów, no jak ci podjechać, panie kolego? Wiesz co ci powiem, stój jak stoisz. Cofniesz sobie, tak? Ja se cofnę na spokojnie. Dobra, a ty możesz prudzić i nie wiem, czy ty, Adaś, przyjechałbyś tu prasować? Po nas? Przy nas? Od razu? Fajnie by było. Przy nas, po nas, na was. Ja trzy prędzej tu do nas. Ja no, to będzie dobra akcja. Fajna akcja by była, w trójkę byśmy se tu od razu i prasowali też. Dobrze, nie umiem prasować. O ja pierd. Jaka ta rura jest wielka.
No, rura to jest taka, że ciężko będzie tam sięgnąć. A ktoś mówił, że ona składa na jakaś, nie? No, że... Ale tylko nie wiem jaki przycisk. No wiesz, no, no ona nie jest składana do wyczytywania, bo... to ona wiesz. Ona na pewno ciężko. Nie jest składana, bo ona by się składała razem z razem, jeżeli byś złożył z kombajnem, nie? W case'ach, co nie? Właśnie, ale ona dziwnie wystaje strasznie daleko i ma tu niby... Ale choć nie widzę, żeby tu miał jakieś siłowniki, coś w tym stylu. A przy case'ie chyba jest siłownik, który ją łamie. No. Więc no, niestety, ale to w następnym tak, kombajnie na przykład. To jak widziałem. Case już niedługo. No, następny sezon. Dobra. Ale ten, zobaczcie jak nam szybko idą żniwa. Naprawdę powiem wam, ten sezon jest chyba rekordowy, jeśli chodzi o zboża głównie i takie duperele, bo naprawdę mieliśmy dużo pól, aby kombajnami obsługiwać to wszystko. No zobacz, ale my będziemy mieli dwa kombajny, to będzie moment, nie? No. Które dwoma takim dużym. Ja jadę na pusto. Aha, jedziesz na pusto. Bo nie dojadę. Dobra, ja sobie odpalam kombajn. A po co mam przejeździć ciągnikiem po polu, jeszcze nie dojadę później jak to się biorą. No, no spokojnie. Dzisiaj, no mówię, praktycznie powinniśmy się wyrobić, skosić to pole. Myślę, że gdzieś 15 minut. Choć tu dużo będzie strzypania, więc... Zawsze uwielbiam matematykę Balka. To trzeba, pamiętaj, ale trzeba wszystko rozplanować, żeby było wiadomo co na odcinku. Rozplanować trzeba i... Ty pracujesz w ogóle? Rozplanować trzeba. Widzę, że tobie tak samo jak mi. No nie, bo słuma nie znikała, kostka wyszła. Spokojnie, ja wczoraj też byłem w strachu, że kumbaj się popsuł. Jak Adaś jechał, ale wszystko było na ale swoim miejscu. Ale to fajnie ogólnie ten mijak po środku został. Matko. Nie, to dziwne, nie? No, no je... nie. Ja chyba wezmę to na... Ja wezmę chyba to na raz, co teraz zostawiasz. Dobra. Myślę, że na spokojnie, w końcu masz taki header dość sporawy też. Nie jest tak tragicznie. Znowu w ogóle no, dorobiliśmy się mega na bełnie. Ile dostaliśmy? No... Już, zaraz znowu się dorobimy. Ponad 200! Ponad 200 było? No jasne, że Jezus tak. Maria. 200... A zobaczcie, mamy raz, 30, 2, 30, 40 4, 5, 6. 6 już palet jest. No, no to możecie sobie policzyć, że już mamy znowu kasy. Ale piękny zestaw. Po żniwach będzie kolejny. Cześć, siema. Fajny ma znik. Fajny ma nick? Tak. Myślę, że mógłbyś taki, taką nazwę mieć na YouTube, jakbyś chciał. Tak? A wybije się? To co? A wybije się na YouTube z takim. Myślę, że tak, jak na trampolinie w 54. Dobra. Ej, ten zestaw to powinien być zasypany cały, normalnie. No właśnie, myślę, że nie wiem, czy nie będziemy od razu musieli przyprowadzić jeszcze jednego, bo ja moment po trzech przejazdach i mam pełny znowu. Jak bierzesz Bronuś ja teraz? Tam. Tak, biorę śmiało, no. Dobra, ja tam ogólnie po zbożu jeżdżę. Bo zobacz, wiecie co? Bo zapierdawać trzeba. Zobaczcie jakie ładne ścieżki na tym polu porobiłem. No ścieżki są z zakrętu nie wyjechał Heniek, bo mnie... Mariusz, przepuść mnie. Weź tam inolupnisz, on tam nie jedzie. Na razie tam tak 2 na 10. Idziesz dookoła bolek? Tak, jadę tutaj obetnę, żeby jak tu Adaś będzie chciał prądzić. Dobra. Ja pojadę też wtedy jeszcze raz. Ja pojadę za tobą. Jo. Nie od razu za kombajnem nie jest, mi się wpoli. Nie, zapoli się zaraz tłuma całą, będziemy... Bo straż pożarna na miejscu jest ja, zgłoszona. Nie, faktycznie, ale nie wiem czy nie poprawiliście, że tak jak gadaliśmy sobie na którymś odcinku. Tak, na pewno poprawili, bo są szersze takie, nie? Ogólnie nie wiem co jest z aktualizacją. Wczoraj w nocy o godzinie 2 dostałem aktualizację. Ponad giga 600 do farminga. Byłem w szoku i tak dzisiaj przy nagrywaniu mówię, ja pierdzielę, pobieraliście aktualizację? Chłopaki mówią, że nie. Ja mówię, no to fajnie, to nie wbijemy do siebie, nie? Adaś bił normalnie, Bronek bił normalnie i teraz ja ogólnie od razu sobie wbiłem poczytać o co chodzi w tej aktualizacji, ale niestety musiałem wujkiem Google się wspomóc, jeśli chodzi o tłumaczenie. No to powiem wam, że takiej gry to jeszcze nie widziałem, bo to raczej rolnicza nie była. Co tam cuda nie widzę mi przetłumaczało, to byłem w szoku, nie? Także sobie odpuściłem. Jeżeli ktoś miałby do polskiej przetłumaczone to po polsku fajnie jakoś, co aktualizacja da 1.5.1, jakoś tak chyba ma, to bardzo bym prosił, nawet nie sprawdziłem jaką ja mam, żebyście wysłali mi, bo naprawdę wiele, wiele zmian, jeśli chodzi o różne kolizje, jakieś duperele, z tego co mi tak w miarę dobrze przetłumaczyło, tak? Tak zwierzęta za 5,50. Znaczy ogólnie wiem, że chyba cena zwierząt, jakoś coś takiego było... Cena bydlaków, śmierdzielów, wzrostowego. Jestem ciekawy właśnie, jak to jest. Szkoda, że tylko jest problem, bo powinni robiąc takie coś, powinni zrobić oddzielną rubrykę teraz, że my możemy sprawdzać, a nie teraz musisz napełnić całą przyczepę zwierząt i ty jedziesz i dopiero się orientujesz, jaka jest cena. No. Czy inaczej da się sprawdzić? Nie da się sprawdzić. Nie da się właśnie inaczej chyba nie, ceny. Nie, na pewno się nie da. Choć jedynie da się cenę zakupu, nie? Jak podejdziesz. No właśnie, no cena zakupu, jeżeli jest A nie, ty, Adaś.
A nie dało się czasami tak sprzedawać, że bez transportu swojego, tylko że oni cię przyjeżdżają? Tak. Wtedy no, byś sprawdził. Pi razy oko, bo chyba 200 było na jednej sztuce więcej, nie? Dobra, co spadam. Gdzie? Zobaczyć. A o Jezus, ja myślałem, że ci już kończysz odcinek. Tak, ja mówię, ty, ja spadam. Trzymajcie się na razie. To. No dobra, jak chcesz. Z Bożym tu nie znikło, nie wiem, którym dojechałeś. Ogólnie po 1200. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Chyba ciekawe. A po 3000 kupno nadal. A wiecie coś, was chłopaki zaskoczę, nie? No, posprzątałeś pokoju. Nie, właśnie bo, nie, bo właśnie się nie zdążyłem. Ale czajcie bazę, że jest kup słomy na Odara do hektara? Aha, dzisiaj tyle komentarzy dostałem, że w szoku byłem. Musimy to sprawdzić w następnym odcinku. Jeśli tak, to ja będę mega, mega zaskoczony. Ogólnie ceny ci nie pokazuję. Adaś, orientujesz się może... Ty jadę? Nie wiem, bo ja też no, w miarę. Nie. Lekki, mały ten zostawiłeś. Kurwa. Masakra, ładowanie tekstur, Volga, to jest katarga. Nie, ale kontynuuj coś tam, no bo... Wiesz, gdzie Adaś może, bo ty najbardziej ogarniasz zawsze mapy. No tak. Wiesz, gdzie może znajduje się skup zwierząt na Odara do hektara? No mniej więcej czaję bardzo. No i tam gdzieś jest podobno też normalny skup. Aha. Bomy? I tam serio? Jest normalnie jak wjeżdżasz, to a podobno ja właśnie... po lewej stronie. Powiem szczerze, że nie sprawdzałem tego i nie wiem tego. Ale wiele właśnie jak wyczytałem komentarze pisało, że nie ma skupu, co nie? No. I pewna osoba, pewien widz dał bardzo fajny mod, który zmienia słomę na obornik. Czyli wiesz, sprzedaje, jak ktoś mówi słomę, dostajesz obornik za to. Aha, no no. To też taka wersja i już mówię. To już takie trochę nierealne. No właśnie, bo jednak no wiem, kurczę, no to, nie ta seria, tak. Nie na takich zwykłych, normalnych, to spoczko, bo się tak można to by było wymieniać. Dobre na polską serię, tak? No, ale na to, polską. Ale znowu tak, to jest duży budynek, nie oszukujmy się, to, bo to taka, no, jakby nie wiem, większy bin, który wsypuje. No ja chyba to widziałem, wiesz? To, nie? Ja widziałem więc, to chyba. Na polską serię to też 2 na 10, co nie? Jedynie trigger ale... wyciągnąć, to jest najważniejszy trigger, nie? Bo ja też jestem ciekawy, czy ten, ja patrzę się na Borusiowie, żeśmy sprawdzili, czy to działa. Musimy na Borusiowie sprawdzić, bo przecież ja tam też triggery, jakiś właśnie taki budynek pobierałem. I on no, ciekawe, czy robi, nie? No, ale dobra, ogólnie... No, ale wiemy, gdzie się kierować ze słomą. No, bo bardzo dużo, sprawdzić. Bo bardzo dużo komentarzy było, że jednak ten skup słomy jest, nie? Dobra, to ja sprasuję i pójdę na Odara, zobaczę. Dobra, na spokojnie. Ja może, chociaż, trzeba będzie chwila, to aż z miłą chęcią wyjdę i sprawdzę to, nie? Ale szczerze, chociaż nie będziesz na straconej pozycji, smutny nie będziesz, bo w CS-ach grać nie pójdę, więc spokojnie. Dobra, tak. dzięki, jest naprawdę prawdziwy przyjaciel, tak się na mnie słuchać ze świecą. Super, witam ci gromnicę. Fajnie, że jesteśmy w teamie. Super, też się cieszę. No ja też bardzo serdecznie. Ty tutaj w 5 minut mamy koniec. No dobra, tak, ja dzięki. Bądźcie też jesteś ale wspaniały. Ale mi się zdaje, że minęło 15 minut, więc skłamałeś naszych widzów. A co, no bo to, no, to tak nie się minęło później... jeszcze. Gdzie? Bo sypania jest dużo i dlatego, wiesz? Nie Adam, zaczęliśmy robić. A co ty będziesz robił, jak my skończymy tutaj? Sprzątał świnie, bo sprzedawał. Aha. A nie chcesz dalej pracować, Ino? A Ino jest coś do sprawdzenia? Jest siódemka. Ja powiem na siódemkę kosić wtedy. A no tak. No, dobra. A ty byś tam pracował Ino, nie? A umawialiśmy, że berkami zapełniamy, a resztę jak coś, no to je wywieziemy po prostu w ten. Nie samozbierającą nie bawimy się, tak? Nie. Dobra, spoko. No i resztę mamy samozbierającą do belek, to więc też spoko. Dobra. Ale ja myślę, że te belki śmiało pchniemy gdzieś. No najwyżej w następnym sezonie się wtedy by ten sprzedało, nie? Co sprzedało? No to lepiej na sieczkę już kurwa jebrać. No ale zawsze jakaś kasa jest, za dawno akcji słomy samozbierającą nie było, na przykład w sensie, że od razu... O, no teraz to mamy samozbierającą taką, no, tak jednie to... No nie na tej serii, nie, ale tu mamy sporą samozbierającą, więc zawsze te dobre 4-5 tysięcy no. Też nie możemy być tam bronek, wiesz... Wiesz, łapcili. Gdyby dawała nam ta sieczka tak jak w normalnych mapach, że 10% tam wydajności czy coś w tym stylu... Uchodźcie! Kurwa, pijany. Jaki lak był. Cóż, że nie pojechałem prosto, bo pociąg był zawalił. Ja nie wiem. O dziewa. Dobrze, my jeszcze w teamie jesteśmy z takim tenetem. Sorry, chłopaki, ja... Wiem, ale bałem się, że normalnie tu jedę. Aha, fajnie, ja widzę na to pokos, cofam się jak porąbany. A ten... Patrzę jeszcze dalej, a niby belka leży, a pokos cały jest niezebrany. Fajnie. Dobra, misiu, weź mnie przepuść, dobra? A jaćku. Ja się boję, że mnie nie będziesz widział, popo. Dobra, ja hamuję. Mój Jezu, Bolek, co tam poszedł, to był kombajn, mrura rwana. Daj jeszcze do przodu. A nie, bo tutaj skręcę, myślałem, że będziesz. Nie, no ja muszę wysypać, jak dojadę teraz tam. Ja nie wiem, też bym mógł, ale jadę. Jadę. Jak zaryzykuję.
Nie, najwyżej już ty się wysypiesz i już wtedy ja dostanę. Ej, umówmy się, że ten pokos jest niezebrany, co nie? Ten obok już jest zebrany. Tak, nie. Tak. A, dobra. Tak. Dobra, super, ale wiesz, rzuca. To będzie teraz, ta seria się nie będzie nazywała, czekaj, coś z iluzją związana. Fata Morgana, o. Od laga do baga. O, to od laga do Fata Morgana. Pasuje, gitara się ma. Oj, kurwa, mijak. O, fajnie, ja tak ogólnie teraz jeżdżę przez... Spokojnie, nie było bronej. Przez nie? Skoszone. Nie, chyba nie. Nie widziałem. Ale ja muszę kiedyś wam fotki porobić, powiedzmy. A, bo ty tu masz do końca dojechane, dobro. Ale fajnie się tym muci. Fotkę wysłałem, nie? Zajebisty jest. Ja się cieszę, że go kupiliśmy. Dobrze wzięliśmy ten większy, bo tamten namiot, w tamtym mi się ten namiot nie podobał zamiast zbiornika. No tak, no to by tak się no w ogóle nie szło, nie? No. A praktycznie 100 tysięcy, a jednak robotę większą robię. No bo jednak trzeba teraz patrzeć już na naszej serii zbiornik. Bo tutaj nam naprawdę takie coś duże daje. My mamy duże pole, to czasami na przykład w takim zbożu to ty w jedną stronę nie objedziesz. Wiadomo, soja, rzepak czy coś, jak nie sypie, to okej, nie? Ale teraz weź sobie takim właśnie mniejszym się baw. A trzeba jednak patrzeć, a chyba koło case'a będzie zbiornik z 15 tysięcy. Już się mówię. Tak mi się wydaje, nie, że... tyle nie może być. Nie? Gdzie? Jak największy ten CR-nik ponad ma 14,5. Ło, to nie. No ale dobra, no to mimo wszystko i tak będzie duży. 12,330. No to wcale nie tak dużo. No ty! Ale no w sumie ten kombajn nasz, no. To jest czwarty ten, raz masz, to jest czwarty od końca, nie? Z największych kombajnów, więc to... Sprawdź, no, będę brał połówkę, taką, żebyśmy ty wziął połówkę, ja wziął połówkę. Połówkę? A bo ja mam 0,7. No to podjeżdżę już, ja już mam w ciągniku. Dobra. Ja nie będę zasypywał tutaj. Wszędzie zostawiam. Ile masz to? Czekaj. To ja mam 90, to lepiej jedź w tą stronę, bo ja nie i tak się nie zmieścić, szczególnie na ten zestaw. Serio? Więc wiem, co zrobić. Na poziom. Można się przesypać z kombajnu do kombajnu? Pewnie tak. Ty. Tego jeszcze nie próbowaliśmy, ale czy seria... No tak, ale on jest mniejszy. No właśnie, to co, ja ci 12 ton? No ja nawet nie dojadę, ty. No to trochę mi wysyp, dawaj. Dojadę po mana. No co ty, ja tam tej rury nie włożę, nie mam mowy. Otwieraj rurę, dawaj. Ty, no ale ta seria nie zasługuje chyba na takie coś. A dobra, jedź. To jadę ale po mana. Ale co to jest, przecież można sypać z kombajna na kombajn. Przecież on jest duży. Czekaj. Ja chcę to zobaczyć. Dawaj, bo ja jestem ciekawy, bo nigdy nie próbowałem. Ale jeszcze akurat patrz, w dziurę wjechał. Patrz, idealnie. Możesz sypać? Podjść bardziej. Nie. Pewnie nie. Kurde, czekaj. Ona. Czekaj, na I, poczekaj. Kontrol I na ziemię. Nie, poczekaj. A weź, przejdź do przodu, do tyłu. Nic mi nie wyskakuje. On nie ma triggera. Dobra, trudno. Kurde, szkoda. Czekaj, było coś. Podjedź. Tylko poczekaj. O Jezus, nie wiem gdzie. Włącz silnik, kurwa, coś wyskoczyło. Pokos somy, schowaj rurę, włącz kombajn. Patrz, nie wiem. Na wyłączonym kombajnie. Przenieś rurę na przyczepę. A, wyładuj tu. Nie, wiesz co zniknęło? Wyładuj tutaj. A szkoda ty, bo byłem przekonany, że da się jednak z kombajn na kombajn. No może wyładuj bo, tutaj możesz. Może w modach, nie? Nie wiem, nie a mam. Fajnie to by było. No, ty, aha, czyli ja teraz nie mogę się wysypać już, tak? No nie. Wiem jechać po mana. Nie, no mada, mam to do kukurydzy teraz się przyda. Dobra, ogólnie jaka jest cena? Co my tu kusiliśmy? Pszenica. Pszenica na kogoś i Stefan. Rośnie... Nie wiem, więc co? Na pokosie mi stanęły. Sorry. Kombaj zgaszony, teraz dwa razy odpala. Dobra. Co ty, musisz siedzieć wysypać, bo jak ty chcesz na kuku na ten na słoneczki jać? Boże, porę urwana ta. Jak jo, ja muszę teraz się... Dawaj Kajsa, jadę to wysypać na silosy. Na silosy? Na pociągu. No nie, no na pociągu. A wysypałeś coś tam, czy nie? Gdzie? No na tylną. No nie ma sensu, nie ma sensu teraz się bawić dwa razy. No dobra. Jadę już to wysypię na silos i to ile wiesz co zrób? Co? Przyjadziesz ten. Tutaj, wysypiem się, nie? A ty se weźmiesz ten zestaw, bo ja wezmę ten zestaw już sam ten, nie? Dobra. Dobra. Dobra, uwaga, żeby tylko ino pociąg jak nie jechał. Jedź! Krzysiek. No pierdyknął tak jak we mnie. Pociąg widmo. Ty, ile belek, Adam? Liczyłeś? O, tak, ja myślę, że ze 150 już to będzie. No co ty? Nie, co? Nie wiem, nie liczyłem to. Ale jeszcze to pole nie było opracowane chyba w tych kostki, nie? Nie. Chyba nie. Bo tu były chyba buraki, kiszonki, to samo zbierają. Rzepak. Samo zbierają.
Case chyba kondycji nie ma. Trzeba go trochę przeciągnąć w polu. My tam mało szelkę ostatnio wydłużał. Ja bym go ścipował trochę. Chłopie, 13 na godzinę ledwo podszedł pod tą górkę tu. Ale ciśnie. Ty! A ty jesteś dobry, nie? Czemuż? Jedziesz na silosy z tym, jo? No. A co ty masz? Pszenicę? No. To 93 tysiące jest w silosach, tak że się nie wsypiesz. Aha. Tego mówiłem, że na pociągi. Ja pitole. Miałeś blisko. Chwila okay, moment, ja to zawijam. No nie no, nie sprawdził tego, że ten, ale wiesz, po co na pociągi sypać jak ten? Ja bym minął w hale walił. Ale hala pełna. Znaczy ja bym minął, kurwa, jakąś wiatę walił. Albo na zimę. Dobra, na pociągach pogadamy z nimi, nam przechowają. Dobra. A z pociągu możesz wysypać? Tak, można. A ja? Gdzie? No tutaj jest, jak wiesz, że od razu taki silosek mały. Jest nawet zaznaczone miejsce. To jest też ciężko. Spoko, nie? Bo jak nie masz silosów. Ej, ogólnie morty, co wy za tym, żeby kiedy dokupić silos? No ja bym już dokupił, zobacz co się dzieje. A ile kosztuje? 100 tysięcy chyba, nie? No co to jest? No nie no. Tylko widzisz, na razie tylko nam pszenica taką akcję zrobiła, tak? 70. Aha, no, ale wiecie ile to nam dodaje? Na dwóch. To? Nie no, 100 tysięcy, tylko się za 125 tysięcy jest 100 tysięczny, a za 50 tysięcy, za 75 tysięcy 50 tysięcy. Łe, to się nie opłaca. To nie opłaca się, to będziemy mogli składować w tych. A może będzie mamy cena? Tyle, mówię, elewatorów. Ale jest tak sprzeda, dalej, jest ten, my mamy do wywiezienia ponad 100 ton pszenicy. No to teraz niech będzie na pociągach, to spoko, nie? Jak nie będzie, no to trudno, się będzie tu przyjeżdżać i od razu stąd brać. A i no trzeba zostawić trochę na te świnie, nie? O, no to tam przyczepkę. To wystarczy, że z siódemki teraz będziesz sypał. Bo ja już wysypałem, no. Jeden czy dwa zbiorniki nawet. No to tam ile nie trzeba tego zostawić wtedy. No, także wprawdzie nie trzeba im wysypywać już nic. Ty, to wiesz co, podjedziesz teraz tutaj, nie? No. I pojedziesz sobie, a ja wysypię jeszcze z tego pola tutaj, na pociągi, nie? No. A tam do siódemki do świn będę walił, czekam, przyjdzie. Zobaczcie, ale patrz, ja zapomniałem, że my z tamtego sezonu aż tyle ton nam zostało. Żeśmy tego nie ogarnęli. A ty pszenicę tu waliłeś na łąkę? Jak pszenicę na łąkę? No z siódemki, gdzie ty wysypywałeś pszenicę? Siódemki, poczekaj. Siódemki waliłem na świniach. Ale wiatę, w tym miejscu? We wiatę. Aha. We wiatę, jo? Jo. No bo tu ile trochę rzepaku jeszcze jest. W ogóle jak się wyglądają zwierzęta? A zwierzęta mają same nakarmione, także git. Więc ja waliłem tam pod wiatę, bo nie było gdzie. Dobra, już go nie będę mijał. Jedziemy sobie po header. A i no tu jest jeszcze wiele zboża, także dobra. No także mi się wydaje, że spokojnie jak tam im syp. A jest tu gdzieś ładowara duża? No dobra, widzę ją. Dobra. Trochę porządku zrobię na tych krowach, na tych świniach. Masz tam wysypane już, nie? Sypię właśnie. Dobra, to niech sypie. A ja sobie tutaj na spokojnie ogarnę u świń, żebym miał gdzie wysypywać to wszystko. Bo ogólnie teraz pszenica tutaj jest wysypana w trzech miejscach. Pod dużą wiatą, pod małą wiatą i na łące. No, to trzeba to zwieść fajnie i wszystko poukładać. Ja to w jedno miejsce walnę. Bo co tutaj jest potrzebne? Kukurydza, zboże i rzepak. Te trzy rzeczy tylko. A lub słonecznik. Tak. A my mieliśmy zamiast rzepaku słonecznik w tym roku dodać. Chyba, że... Do krów? Do świn. Do świn na trzy? Ty, a poczekaj, jeżeli... Na razie dużo mamy tam, dużo mamy rzepaku u świn? Malutko. A jeszcze fajnie było to wykończyć. No jeszcze jedno rozsypanie będzie. Wal słonecznik na razie normalnie w silosy, póki jest miejsce. Dobra, spoko. A ja to ogarnę tutaj. Dobra, ja pogaszę. Może te buraki u tych świn to były zsypane chyba w pierwszym sezonie, jak gdzieśmy kopali. I one, zostały, tak? One jeszcze zostały. To są. Nie, to mało jedzą tych buraków, to skakują. Nie, to z tym właśnie jest, powinno dużo zejść. Czemu jest na czas na 30? O Jezus, coś musiałem kliknąć. A do świn tutaj, nie? Słomy można walić, tutaj będzie od cholery. O, to spoko. A, bo my specjalnie pod tą wiatą w jedną stronę tylko łakowaliśmy słomę, bo mieliśmy tam jeszcze jakieś ziarno sypać. To tam miało być na zboże właśnie. Znalazłem widły. O, fajnie. Od Fenda. O. Kurde, serio, wózek stoi za tym, ale dzisiaj to wszystko dziwnie jest poustawiane. Wózek się ustawił tam, bo nie miałem wózka do tego headera, bo ja myślałem, że jest tutaj, a tu jest wózek od mniejszego. Nie przejmuj się. Mógłby któryś zresetować te dwie przystawki? Ja już się resetuję. Zresetuj te dwie do tego. One są w kombajnach? Ja tam już pracuję na pewno i nie ma czasu na pierwszy raj.
Narzędzie? Jo, tu one idą będą, czekaj. Jedna. Dobra. Dobra. Ja sobie polecę właśnie. Druga. Ty, Adaś. No. Nie zgadniesz, co teraz to tak słucham, nie? I... Kurde, nie wiem, co to w tle chodzi. Normalnie jakby było słychać, jak kaski, znaczy ten, rowerem wyjechał. O Boże, gdzie ty jesteś? Tylko nie wiem, czy tak ty kombaj tak chodzi, oni stąd wzięli ten dźwięk. Jest słychać taki dźwięk. No właśnie, jak rowerem jedziesz, to jest dźwięk taki, jakbyś pedałował. I teraz tak, kurde, jadę i się zastanawiam. Czym ty jedziesz? No, Rosemaszem. Serio? I tam no, taki dźwięk jest, pozdrawiam. Jest w tle, słychać, później tam ci się przyjechać, to zobaczysz. Dobra, dzięki. Już wiadomo, skąd dźwięk rowura wzięli. Boże, dźwięk rowera nie mieli, jak zajebali teraz termarz. Jesteś około 8 ton rzepaku tutaj jeszcze, więc na razie starczy. Ja go wsypię akurat tutaj koło słomy, w ten. Bo tam jest miejsca dużo, także... No, 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 tam możesz to właśnie przesypać, bo jest to miejsce i tam trzeba zboża nawieźć. No i wtedy mamy już dość filmu, wszystko pogarniane na spokojnie. Dobra, czekajcie na sklep. Tylko tutaj musi stać na dużą ładowarkę, bo weź to przewoź tam tym małym. Kurde, ale beka kombajnem se prundzi po mieście, chłop. A gdzie ty jadziesz? No ja sklep? Na sklep, no. Która pole bez koszu pierwsze? Po domu jest chyba jakiś słonecznik, nie? No, no na 14 no jest. No. Tam nam najlepiej. To tam pojadę i chyba 14 zacznę sobie prundzić ładnie. Dobra, i zobaczymy. Czy to jest cudowna kartka z polami? Tak, na 14. Ciekawe, ej. W tym roku będzie orania, nie? Coś tak mi się wydaje. Bo to jest chyba ten sezon, gdzie żeśmy najwięcej pól zorali i minęły teraz dwa sezony, czy tam trzy, nie? Na pewno duże nie jest do orania. No na duże nie, ale mi się wydaje, że teraz będzie za 4-5. Jest ty! Szmagalog przed chwilą w pogodzie powiedział, że już nie będzie śnieg padał. O! Kuniec, najlepsza aura teraz idzie. Babka! Ty, przecież... Ogólnie tak. No. 11 nie jest do orania. O bo żeśmy skosili, to już powinniśmy to widzieć. Nic nie wiem. 12 skoszona była, czy nie? Tak, skoszona. 12 była orana. Więc też nie wymaga. 28 też nie, bo to dopiero było. 25 też dopiero była. Więc zastanawia mnie tylko 24. Mój Jezu, wiele tego zbora. 7 też nie będzie, mało będzie oranie. Nie, no to kurde, to który sezon był taki, co tak najwięcej orki było nie i wiem. Wszystkie były polane, ten czyli nie ten, na czyli następny. Jak mieli dwa pola do orania, to będzie... No to, czyli następny Adaś będzie. Bo jest, jo. Pamiętam, że był jeden sezon, gdzie kurna, żeśmy tyle pól i później żeśmy pomyśleli, że odpuścimy sobie i żeby nie było tak, że jednego sezonu będzie tyle pól. Mhm. No zobaczymy. Sprzedaż. Wiecie, co jest najfajniejsze w tym, na odara do hektara? Że samochód na ciebie trąbą, jeżeli ty się zatrzymasz w mieście. No wczoraj się zatrzymałem, nie i trąbę, a teraz się zatrzymałem. Nie, zatrzymałem się i nic, nie trąbnął nic. Aha, może nie wiem, chciałbym ty. Po prostu. Ładnie dostaniemy kasy, dostaliśmy wiecie ile? 40 tysięcy. Za co? Za przystawki obydwie. To ładnie, serio. No spoko, a ciekawe ile kosztuje teraz przystawka do tego. Pewnie za 40. A będzie jedna porządna. No więcej chyba nie ma co kupować, ej, ty, nie? Powiedzcie mi którą, tą Apoel 9 metrów? Co? Ty, którą mam kupić w końcu? Tą 9-metrową chyba. Tak, 9, no. Tak. Ona jest godana, mam nadzieję, nie? Nie. Oj, nie, ona nie będzie. Nie gadaj. Ta, i która ta? A Capello? A Capello, no ta Diamento 40 tysięcy. Ja Capello nie będę nic robił. Nie będzie pewnie składana. Ona nie powinna być. A ta jest 6 metrów. No ta. Ej, ty, a tu jest Capello są wszystkie składane. Tak? Ta nie jest składana ta Case'a duża i nie jest składana ta New Hollanda duża chyba. No dobra, czyli my kupujemy tą za... To, śmiało kupuj tą Capello. My tą za 40 tysięcy 9-metrową, tak? Za którą? Za 40 tysięcy 9-metrową kupujemy. Aż idę to zobaczyć. Czy którą? No właśnie, tak, bo teraz... Tak. Bo tej większej nie ma co, bo tamta większa to nie pójdzie. Jaka, która jest jeszcze większa od tej? O Jezus, dobra, nie! Serio, jest taka wielka? Dobra, kolor czerwony zostajemy, nie? Tak, już został. 40 tysięcy, czyli idealnie za tyle, co kupiliśmy, mam nadzieję, że jest składana. Jest składana pięknie. Bałem się, bo ona wygląda tak, jakby nie była składana, nie? Nie, tamte większe nie są składane. Znaczy, Capello jest każda składana. Aha, no to spoko, to będziemy wiedzieć. To fajnie, przychód. Praktycznie nic nie straciliśmy. A ile ma kosztowała? 40? 40 równe. Aha. A 40 dostaliśmy. No
to spoko. Tych przystajów tyle, że no, się jadę. Ole, to jest bydle, ja już chcę to widzieć na polu. Mój Jezu, ile tego zbóża tu nakoszone jest. Adam, jakbyś mógł to kombajnem przejeść zaraz, jo? Dobra. Wydaje mi się z kości, przepraszam, z... No to trąbę, że się podłączam do ruchu jak coś, sorry. Trąbę się, dobra. Mamy na świniach i pszenicy i jęczmienia, więc git. Tutaj jak nakoszę tą siódemkę, to zboża by nie będzie trzeba przez długi czas dowozić. No, bo na pewno. Bo kukurydzę na ziarno całą tutaj przywieziemy, nie? Czy nie? Tyle jest? Nie wiem, ale nie ma dużo, ale moim zdaniem to pole się tak wydaje, że nie jest dużo, a zobaczysz jak kukurydza mega dużo sypie. I nie wiem, czy ty to zmieścisz w ogóle. Chyba, że po prostu sypiemy w silos do nas, nie? I za rok nie będziemy na ziarno. I za rok nie będziemy na ziarno najwyżej dawać, czy coś w tym stylu. Zobaczymy. Bo gdzie jest jeszcze słonecznik? Na 14 i na 15? Nie. A ja bym słonecznik. Słonecznik, ja słonecznik na 14 i 24. To ja bym słonecznik, cały sprzedał. A kukurydzę na ziarno lepiej tutaj dał. No. Znaczy. Słuchaj, a nie, czekaj, bo słonecznik jest z rzepakiem. Tak, ja bym nie wiem właśnie, czy rzepak tam przywozimy, czy słonecznik. Co, na razie rzepak jest, więc słonecznik w silosy palimy. No właśnie, ja też tak myślałem, żeby tu najwyżej jeszcze ten sezon rzepaku, a najwyżej za sezon jak już się skończy. Rzepaku mało sypnie znając życie. A rzepak lepiej mi się wydaje, że chyba sprzedać, nie wiem. Zresztą. Będziemy myśleć. Zobaczymy. Wszystko wyjdzie w praniu, jak to zawsze u nas w tej serii bywało. Przez to się ręciul, nie? Jo. Na świniach są dwa obciążniki, prawda? Ale kiszonki, japi! Jeden tutaj z tyłu przy drodze stoi. Trzeba wodę upiąć, nie? A nie, to nasisko ma. Tak? No, przecież no jak na serwie byli? No tak. No to już to teraz na dniach wyjdzie, pewnie niedługo ta akcja, także mordy chyba jedna z największych akcji w Farmingu 17, jeśli chodzi o... A nie, bo zresztą na początku jak testowaliśmy też coś było już takiego. Już tak nie zapowiadaj. Ale, będzie dobrze. Nie przejechałeś mi kombajnem, dzięki. No przecież powiedziałem, że spasować. Dobra, poprosiłem ładnie, to kurwa. No dobra, już jadę, poczekaj, właśnie kończę sam tej sekundy. Dobra. Weź ten case'a i weź wystyl ten. Czemu mnie odczepia, to powinno rozłożyć mi. Wysyp mordo to na ten. Dziwne. Oj. Tutaj na pociągi to wysypię, ja jadę po ten. Po wózek na header się złożę. O cię babka, jaki zestaw. To duży? No. Ale to są jakie tutaj pozostawianie? Nie, nam się nie rozładowały tekstury, bo ja też to widzę. No nie wierzę w to, żeby tak... Ulala. Ulala. O, myślę, tralala. Ale on jest niziutki przy tym kombajnie. Jaki? Niziutki ten słonecznik. Przy tym kombajnie się wydaje. Wcześniej, jak pamiętam, kosiliśmy tym New Hollandem, czy... A gdzie ty kosisz? WSK4. Jak dobra. Idzie? Stary, jaki kozak ten header. No fajna. Fajnie kukurydzę, no fajnie kukurydzę na ziarno będzie się kosić. Nareszcie. Ale idealnie ładnie bierze. Spoko jest. Choć powiem wam, że bardziej mi się podoba ta tekstura, która jest na odara. Palcika? Jak i słonecznika, tak i kukurydzy. To ładniej, ładniej to wygląda. Ale dobrze. Ale dobrze, będzie jakaś różnorodna, że nie będzie ciągle to samo, nie? Fajne, fajne to pole tego słonecznika wyszło. Może dawno nie było sezonu, żebyśmy z wózkami jeździli kombajnami. No, bo do New Hollanda praktycznie tam mało kiedy się zakładało. Gdzie się prawie, jak dalej drogą główną się jechało. No tak. No i do MF-a no trzeba było, no bo jednak nie wszędzie się mieściłeś. Ale tak to spoczko. No do case'a będzie przerąbana, będziemy się silnikiem ciągać. No do case'a tak, no ale ty, no taki header to z nią chęcią będzie chciał zaciągnąć na pole. No tak? No dobra. Ino się dwa podczepi i dwa się będzie zaciągać. A ty żeś tu header zostawił, jo? Tu mał 50 kosi, ja mówiłem, że miał po 14 kosi. Nie, pojechałem na 24. Ładnie to idzie. A ty se zestaw podstawiłeś do... Ile masz procent w ogóle? 20. To ja może ci mam. To jak możesz, to mamanika tam będę zaraz poprzeć jak jechał. Dobra, tutaj dziś ci zaparkuję. Poprzeczniak zaraz ładnie wykoszę. Ach, moja bestia, siema. On jest puściutki? Co na nie? Coś na nim było, nie? Puściutki? Puściutki jak... Na nim dawno nic nie było. Ogólnie można by było pilnować ceny ziemniaków, nie? Może kiedy jakaś fajna cena wskoczy, to można bo było... Bo mi się przyczepa odpina, no. Jechać troszkę ich sprzedać, nie? A to też fajna akcja była na odcinku, nie? No na odcinku, nie? No albo gdzie indziej. O Boże, jak zapierdala! Mógłby się teraz przejazd koleją zamknąć. Chyba laguje, jeżeli mi się gdzieś tu nie wyrąba. Nie, bo przypał będzie ty. Ej, o, ty zamknął się!
No właśnie, zobacz, widzę. Jak mnie minęło się. Ej, z kabiny jak jechałem, nie mówię ty, że mijaka nie zrobił. Wychodzę poza kabinę na zewnątrz, jeszcze sobie trzy rzędy mógłbym wziąć, nie? Ale dziwna iluzja, żeby to widzieć. Iluzja? Naprawdę, trochę ten, powinna się nazywać. Ten komputer mi troszeczkę zasłania może, ale ta animacja wciągania tak wygląda, jakby to było jednak tutaj. Dobra, no muszę tak zrobić. Powiem wam szczerze, że poczytałem sobie komentarze i niektórzy z naszych widzów wątpią w nas że... i myślą, że ta nasza seria bardzo krótka będzie od Ara do Hektara. A ja dzisiaj czytałem komentarze i mówili, że zaniedbamy od zera. Też, no to też, no ale no to... Wyjdźmy im na przechór! Że no o tym się chyba nie mają co martwić, no bo to jest jednak nasza priorytetowa seria. Bardziej dostaną po dupie inne serie, o powiem, no powiem krótko. Zaniedbamy te... Tak, te bardziej głównie skupimy się na farmingu w końcu kanału rolniczym, no ale skupimy się też głównie na tych seriach, no bo najlepiej wam się je ogląda, a te serie inne, takie jak mamy z Brączkiem Polską czy po sąsiedzku, no będą takimi bardziej pobocznymi, że tak powiem. Będzie raz w tygodniu lub dwa, jak tam... No prawdopodobnie raz chyba. A czemu miałaby być krótka tamta seria niby? No właśnie, bo że... Nie mamy, jak to się mówi, dużo maszyn do sprawdzenia, tak? I tylko sprawdzimy te najważniejsze, że nam się to znudzi. Tak to zrozumiałem z komentarzy. Aha. Ale jednak no musimy tutaj was troszeczkę nie zmucić. Wiem, niektórych, nie, bo dużo będzie. Niektórych ucieszyć, że no tu mega dużo będzie odcinków. Jeszcze licząc to, że kiedyś będziemy sprawdzać tam Big Buddha, a zanim do tego dojdziemy... Są maszyny do sprawdzenia, które nie kupiliśmy tu, nie? Tak sobie myślałem, jak my już korzystamy z tych modów z farminga, nie? No. Z głównej strony, to czemu na przykład nie kupujemy sobie ciągników stamtąd, o tak? Bo tam są też bardzo fajne ciągniki niektóre. No kurde. Dlatego, no tam mówię... Tam są nawet oryginalne ciągniki, bo przerabiane rzeczywiście otwierają. No. No widziałem, case jest bardzo fajny, nie? No tylko, że mówię, case'a mieliśmy tu... Mody pasażera też są... Ale i, tak jak Bronek, ty mówiłeś, nie? Dzisiaj oglądałem jakiś filmik, chyba Farming wydał, na głównej stronie właśnie, nie wiem czy oglądaliście. Bardzo dużo MF-ów było ciągników, nie? I mega pasują do tej serii, także myślę, że będziemy jeszcze... mogli pójść w MF-y. Bo my, pamiętacie, my na tej serii mieliśmy na początku, jak kupowaliśmy New Holland, MF i Fend mały chyba, nie? Miały być. Tak. I kupiliśmy New Hollanda, to tu kupimy chyba MF-a, nie? Na tamtej serii, żeby przetestować po prostu. Moim zdaniem tam będą bardzo pasowały maszyny Fenda i MF-a, nie? Nie wiem, czemu, ale tak... czego? Procent. Procent mam 53, także jeszcze piję obiadę dookoła i dopiero. Tylko pamiętaj się odwrócić drugą stronę, żeby dobrze sypać. Wiem. To ci nawet podjadek nie będę miał lagów jakiś tam... Znaczy, tu lepiej chodź pracuj. Ty jedź pracuj, bo ja se... Ja on nie, tam nie stoi ma co na nie ma co pracować na razie, więc tak jest. No to be, a, to trzeba było już przeprowadzić samozbierającą i już możesz zbierać przecież belki. Nie, jeszcze nie może. No ja może jednak bym już tak nie rozpędzał się. Prawdzie się nie rozpędzaj, no. Bo to już koniec odcinka jest chyba. Bo tu 3-4 minuty, a zanim ja dojadę, to będzie koniec. Ja na razie tutaj ja mam... Szybko bym cię dogonił, bro, więc... Poczekam chwilę, dobra? Spoko, nie mam sobie chociaż jeden. Przejadę się malem, może tam jeden. Możesz jedynie bron Adaś wjechać na pole, jak chcesz. No wiem. Manem. To by było spoko, bo to... Jak rowetem. Jakby tak palił, to na pewno. A po co Kejsem z przyczepami przyjechałeś? A tak, żeby był. Ja będę raz zasypał na świnie. Ale nie wiem, żeby ci nie smutno. Jak tam wiata pewnie rozepnie wiatę. Ty, no gdzie ty na poprzeczek miałeś postawić? No ja się przejadę. Aha. To fajnie, nie ma na co z paliwem i zarobić. Teraz trzeba 190. Teraz trzeba wszystko rejestrować, to zobaczysz, kurwa, jak przyjdzie nam, że nie będziemy mogli paliwa już więcej wziąć. A nie może na CWL-u zostać? To jest dobra, przepraszam. Wiesz, tam nie zobaczysz przegląd zrobiony, bo kurwa mi na przykład przepisy nowe weszły. A no właśnie, od wczoraj chyba, nie? Od dzisiaj. Już tym naszym z tym Walburgiem starym by już nie pojeździł. Dobra, jeszcze podrzecie. Jak drzecie to jest zaraz na nas. Obrócę się. Mój Jezu, ile belek będzie w tym sezonie? Mniej niż w tamtym. Mniej chyba niż w tamtym. A jak to wyszło, że to będzie na koniec odcinka, to dopiero 7:35 grze? No bo żeśmy po 5 minutach gry dopiero razy ten zrobili chyba, wiesz? Ale bym przez wszystkie razy 30. No ale to by może przez dosłownie kilkanaście sekund, bo chyba na klawiaturze na tym kliknąłem coś przez przypadek. Tak? Dobra. To rozdaję. Także jak dobra. Coś to wiesz gdzie, nie? Coś tego mijaka, czy tu jest mijak, gdzie ja stoję, czy nie? Tak, taki malutki. Dobra, fajnie. Ja go wezmę. Chyba ze kołem się przez. Czekaj. Bez. Zrobimy akcję pociągu. Co? Okay. Po co? Poczekaj, patrz. Patrz, nie zatrzymaj, skubanie. O Boże! Nie? O Boże, jak zaprądził chłop do góry. Skubaniec w ogóle, nic w tym stylu.
Staję na torach, on przeleciał. Bo nie krzyknąłeś pociągu, stój. No wiem, ale on powinien jakoś, że wiesz, no... Coś stało mu na drodze. Ogólnie słonecznik powinien sypać mniej, nie? Niż wszystko inne. Coś takiego on powinien sypać gdzieś a la rzepak, coś w tym stylu, nie? A jak ja po dwóch przejazdach dookoła rąbnąłem, no naprawdę sporo, to powiem wam, że na słoneczniku hajsidło może być coś podobnie jak do soi, nie? No bo było chyba już kiedyś dość porządne. No kiedyś już podą kasę mieliśmy przez dla niego. Na pewno większą niż rzepak, więc... Także spoko, dobra. Myślę, że te 40 minutek jest mordy, także ja was zapraszam na jutro na odcineczki, zapraszam was do Brączusia na właśnie od Ara do Hektara i do Adasia na nie wiem co, ale też naprawdę coś fajnego pewnie się pojawi na kanale. Tak, nowa seria. I do reszty chłopaków. I my wam w tym odcineczku bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę, mam nadzieję, że wam się kolejny nowy nabytek do naszego Rostermasza spodoba. Do kolejnego odcineczka i na razie trzymajcie się, cześć! Cześć! Cześć!